Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczęło odcinek zabawnie. Złapałam lidera, właśnie w ogóle dlaczego złapałam lidera, nie Hakamadę. Proszę Państwa, bo dzisiaj w końcu jedziemy na rajd konny i planujemy zajechać do stajni Podolin. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. O, tutaj koń pięknie się wytarzał. Lider uznał, że on nie chce iść tam do góry po Hakamadę, tak? No właśnie. Bo jadę ja i Karolina w sumie, także idziemy we dwójkę. Nie wzięłam Kantara, także... Koniu, proszę Cię. Dawaj, Zenek. Lider nie idzie pod górę. Co on się będzie pierdzielił? O, dobra, chodź, chodź, zobacz, idzie koń. No ja wiem, że Ty jesteś taki samoś. Dawaj, Zenek, chodź. Chodź, taś, taś. Super koń, brawo. Musimy jeszcze znaleźć Hakamadę. Bo akurat tutaj poszłam, bo myślałam, że tu Hakamada jest, a tu nagle Hakamady po raz pierwszy nie ma. I Hakamada albo jest u góry, sianko zajada, albo nie wiem gdzie, także musimy poszukać. Jest Hakumił. Na samym szczycie oczywiście stała. Ze swoją koleżanką siwą, kucykiem Konemara. Nie? Haki? Zobacz, ona teraz nie podejdzie, bo idę z liderem, nie? A lider ją odgania, więc ona tak... Iść do opańci, czy nie iść? A, i chcę Was poinformować, że proszę Państwa, Hakamada zaczęła dostawać paszę treściwą. Mówiłam, że to jeszcze nie teraz, ale tak się udało, że gdzieś, że co? Proszę, koniu, dla Ciebie i dla liderka, że doszedł tak daleko ze mną, bez Kantara. Chodź, koniu, idziemy. No i co? Będzie dostawać owiec z wysłodkami. Cześć. A dla Ciebie nie wzięłam, no, bo Ty nie idziesz, słonko. Ojejku, jakie szczury dwa. Jakie szczury. Poczekać, muszę... O, koleżankę odganiasz? Ty! Ty dziadu mały. Dobra, muszę wziąć Hakamadę, bo halter w ogóle wzięłam z auta, bo siodlarnia zamknięta, a nie wiem, gdzie klucz jest, nie? Muszę ją jakoś wziąć. Proszę Państwa, jak widzicie, Hakamada już jest gotowa. Wygląda tak. Karolina z liderem też. No. Jeszcze zapomniałam tu pokazać Wam takiego placka, jak Hakamada sobie zrobiła. O, zobaczcie. Nie, to nie jest rana, tylko taki łysy placek, taki jak miała na zadzie, który jej już zarósł. O, proszę bardzo. To musiała kolejnego se pierdzielnąć na pamiątkę. Dobra, także lecimy i widzimy się w lesie już chyba. Bo tutaj to nie ma co nagrywać. Dobra, koniu. Czy Ty jesteś gotowa na rajd konny? Pierwszy jesienny w tym sezonie? Tam. Właśnie, bardzo chętna jest. Zobaczcie. Okej, koniu, czekaj. Mamy tutaj do fajnego wejścia w strumyku. I zobaczcie na te piękne drzewa. Uwielbiam jesień. No po prostu to jest moja ulubiona pora roku. Serio. Aha, nawet tej wody nie widać. Tak liście tutaj zasłoniły. No idź, idź. Super koń, tak. No to jest twoje jeziorko, a bo ty pić chcesz. Dobrze koniu, pić koń chciał. Okej. No. Ostatnio żeśmy tak poszli, że tam weszliśmy i wyszliśmy tędy w ogóle z szczytu tutaj, nie? Nie mam totalnie pojęcia jak, ale się udało. Tam, na wprost jedziemy. Tam? Co? Przez chaszcze? To ty jesteś pierwsza. To ty jesteś pierwsza, sayonara. Ja się... Jak... O, pięknie. Już chciał się pobawić. No widzisz, tu nie ma jeziorka niestety w okolicy. To on się chociaż w strumyku pobawi, co? O, proszę, pięknie. Tak. Ty koniu się nie bawisz? Nie. Hakamada uzna, że musi mieć głębiej. A. Taka ładna ścieżka. O kurde. To w tył zwrot. Nazad, Haki. Nazad. No może być w sumie zwrot na zadzie niż nazad. No i dawaj, no i jeszcze raz. Tu Benek. A gdzie koniu? Ja pierdzielę, tu jest przepaść. Ja nie wiem, koniu się chyba zlewa to wszystko, bo tutaj te rośliny wyrastają, one nie widzą, że tam jakby jest tutaj przepaść, nie? I jak lider, jak Hakamada normalnie idą tak centralnie przy brzegu, tak maksymalnie.
że centymetr kopyto w lewo, w bok i leci, nie? Patrzcie na te piękne drzewo. Normalnie to jest drzewo dla nas, nie? Żółte całe. Piękne, ja pierdykam. I ktoś mi powie, że jesień to jest najgorsza pora roku. No gdzie? Patrzcie. Jak mieszkacie w górach, to to jest najpiękniejsza pora roku, naprawdę. Nawet w zimę nie jest tak pięknie. No może też jest pięknie, bo wiecie, jak w Narni. Ale w jesień to jest coś. O, jeszcze liderka nagramy z Karoliną pod tym drzewem, tylko ciula widać, sorry. Koniu, gdzie ty już idziesz? Dobrze, dobrze idziesz. Patrzcie na to, cudowne. To jest mini wodospad, atrakcja turystyczna. W dzisiejszym rajdzie. Atrakcje turystyczne to wodospad mini. Ale ten strumyk, no nie, no ten strumyk wygrywa wszystko. Uwielbiam, uwielbiam, jestem fanką, no. No, aktualnie jeszcze, no właśnie, dojeżdżamy do Serpentyn. Zaraz zrobimy galop, zaraz, jeszcze chwileczkę, zostańcie do końca. Dobra, lecimy galopem. A ta będzie zakryt za ile? Za daleko. Za daleko, okej. Okay. Ciul go wie, ale za daleko. Hop! Tak jest. Ja pierdykam, koniu, dawno na tobie nie galopowałam i za... Okej. Okay. Super koń! Uhu! Okej. Okay. Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 okej. Okay. Nie, ona zahamowała, bo tutaj wiesz. Drzewa, no. Ej, hop. O, o, o. Haki. Daj. Ale żeś przyspieszyła. Super. Dobra, bo ja już nie mam siły, nie? Ale mnie nogi bolą. Fajnie. Fajnie, fajnie. Ale zobaczcie na ten ogród w ogóle i no ten widok no jest cudowny. Cudowny, znaczy się. I tu jeszcze jakie ogrody mają, ja pierdykam. Tylko, że tu nie ogrodzone, to sobie tak po prostu wchodzisz. Po prostu se wchodzisz tutaj, wiesz, w ten ogród i zaraz, co tam? Piękne. Ale dalej idziemy pod górę, tak coraz wyżej. A potem schodzimy w dół, tak? Tak. Okej. Okay. Potem w dół. Są ogierki. Aha, to fajnie wiedzieć, że mają ogiery. A jakie? Koby, a to nie, to nie. No nie, no fajne, ale nie, no nie, jakoś nie. Mi się te szczoty nie podobają. Gdyby szczoty nie miały te konie, to by były przepiękne, ale jakoś tak nie przemawiają do mnie te szczoty. Szczególnie je czyścić potem, nie? Jejku, jaki śliczny. Ojejciu. A w szoku, co to takie duże pieski? Nie, on jest w szoku, on jest na co dzień. A, okej. Okay. Na razie je pasie i dlatego tak. Kto to jest? Zobacz. Aha, bo to jest łogier, koniu. To są łogiery. Dlatego ona tak patrzy. Jak obrazek. O. Jedzie, a Rudy się nie boi go. Rudy stwierdził, o. Ej, a ten ma piękną maść brudno-kasztanek. Jeju. Koniu, halo. Cześć. Nie, no nie wołaj go. Panie, tu jest ogrodzenie, co nam zrobią? Cześć! Matko Bosko!
Jakie cudo. Jaką tu masz cudną maść. Ty też masz piękną rybie oczko. No super. Zobacz, gdzie ty jesteś, Haki? Gdzie toś ty jesteś? Ojejku, jakie psinki. Zobacz, jakie piękne osiołki srokate, matko jedyna. Kto to widział? Srokate osiołki, Haki. O kurde, moje kochane. Muszę zobaczyć fiordzika. Tak, koniu? Też kiedyś będziemy mieć fiordzika, dobrze? Tutaj, prt. A, bo ty dusianka, no to dobrze, to proszę, proszę. No pięknie, tak. Dobra. A, bo ty jeszcze zapachy innych koni czujesz. I tak się zastanawiasz, jeść czy nie jeść? Mogę zjeść? No możesz zjeść, koniu. Proszę. Super, Haki. Okej. Proszę. Przystanek. Jeszcze jak ja to robiłam? Tak? A nie wiem, tak chyba. Koniu, koniu. No, ochraniacze został, bo to bez sensu, wiesz, ściągać. Raczej. A ten się wytarza? A czekaj, no nie, bo muszę nagrać. Lider. Koniu, czekaj. No nie. Haki. Czekaj, bo to jest... O, no idź. Matko Bosko. Co za koń narwany. Siodłem, by mi się wytarzała. Nie biegaj za dużo, jeszcze musimy wrócić. Cześć osiołki. A osiołki takie towarzyskie tak trochę uciekają. One szukają. O, tamte szuka jeszcze owsa. Cześć. Dzień dobry, ośle. Cześć. Jaki ty śliczny jesteś. Taki srokaty. No niemożliwe. Jakbym miała mieć osła, to srokatego. Naprawdę. Cześć. Przecież to koń. Ni koń, ni krowa. No osioł srokaty, no. Drążownik kryty? Tak. O ja, to kurde, to jest plus na zimę, nie? Tak. I tam ale widok. Pada, niesamowity ten widok jest. Ja cię sunę. Czy, czekaj, czekaj. Czy, sama, tak. No. Ale ja nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Tam pokażę palcem. O, jest taka wieża. I tam jest wielka sowa. Super. Byłam kiedyś tam. Ale nie miałam pojęcia, że to w ogóle jest tak blisko, nie? Ta wielka sowa. No. A jakby z końmi na rajs tam pojechać? Na kiedyś szczyt? Kiedyś myśleliśmy nad tym, ale... Kurde, bym chciała. No to jak będziecie myśleć, to ja się przyłączam. Dobra. Bo ja uwielbiam. Teraz jak zobaczę, jak widać wielką sowę, cudownie. Tutaj sesję zdjęciową mieć, to super. Ja się piszę, tylko aparatu zapomniałam swojego. Okay. Widzowie, my trafiliśmy aktualnie tutaj do raju takiego, że tu są takie maści koni, że wow. Cześć, nie, możesz mówić jak mają na imię, czekaj. Jak? Kalina. Okej, okay, cześć koniu. Cześć, dzień dobry, piękne rybie oko, też uwielbiam konie. Tutaj dzień dobry koń. Julcia. Cześć, dzień dobry. Tutaj ma, ale ten jeszcze jaką grzywę ma. Cześć! A jak z tego filmu, tak? Tak, cześć. Z tego właśnie. Cześć, kochany, jejku, no przecudowne się, nie wiem, czy mogę się tak schylać, bo... Nie chopią, ale żadne, to, spokojne są. Okej. Okay. Tam jest Perlino. No, Perlino, nie, no ja pierdzielę, kochani. Jak ktoś pytał, jaka jest moja ulubiona maść, to Perlino właśnie. To właśnie ta. Ale ja w ogóle nie wiedziałam, że wy macie takiego konia, cześć. Tam, obok tego Fafingera, no. Tam też jest. A to jest Krebello? Nie, to jest Krebello. Też? Tak. Nie tylko, no, tylko hit. Tylko taka odmiana. O, nie lubię się. Ukryźli się. Cześć, ty też jesteś Perlino. Nie no. Kupuję cię. Dobra. Nie wolno, sorry. Mój konik. Co? Twój konik, ale jejku, cudowny, cudowny. Jest fajny. Perlinka. Zazdroszczę. Uwielbiam. To jest naprawdę moja ulubiona maść. Perlino, Cremello to dwie moje ulubione, naprawdę. I oczywiście fiordziki, tak? No, fiordziki. No, fiordzika to nie ma, bo jest na oddzielnej. No, to tam pójdziemy, nie? Bo ma z rybaka to. A, okej, okay, dość rybaczka. Pokaż oczka, cudowny, jejciu. Cudowny koń. A tu Haflinger, tak? Tak, to jest Haflinger. O, jaki ciepły. On jest
ciemniejszy bardzo, trochę. Bardzo gruby. O, myślałam, że w ciąży. Nie, no, bo to jest wałach. A, czyli wałach w ciąży spożywczej, tak? Tak, okej, okay, super. Jejku, no cudowny. Ja się cieszę, no lubię takie, takie kuce, lubię. Bo ja się jakby wychowałam też, jeździłam bardzo dużo. Biedronka, zobacz. Ojejku, biedronka. Biedroneczka. No w twoim koniku, piękne. Jeszcze raz, jak ma na imię ten? Wiolinka. O, dobra, super. Nie, i tak nie zapamiętam wszystkich, więc przepraszam. Ale cudowny, nie no. No, no przecież nie. Czekaj, potrzebujesz kamery, tak? No jest, tak. Okej, okay, raz. O, dobra. Bym miała tak wycięte z filmu, o, zdjęcie. Super. Super, koniu. I masz nawet żółte te. Straszne. Ale przecież jak się rozpuści tą grzywę, to jest cudowne, ja, ale... No. Wiesz co? Możesz popatrzeć na zdjęciach, no na przykład... Tak, Ani, właśnie nie widziałam tego konia. No dobra, zobaczę sobie. Wiesz co, bo może mi pominęło się zdjęcie. Patrzyłam na waszą stronę, może coś nie dopatrzyłam. Ale te szczoty, wiesz, czyszczenie? Tak. To ja podziękuję, dobra, idziemy dalej. Tutaj do kolejnych koni. Ale ty chyba miałaś Dakota. A to ta, Klaudia miała, nie? Moja koleżanka, ta co Ontario jeszcze miała, nie? Aha, no, no. A ja miałam, no ja Hakamale i dopiero teraz Wilbera, bo wiadomo, zabrała te konie, to no, musiałam kupić. No ty, wy jesteście też cudowne, no. Cześć. Marmolada. O, no to możemy cię zjeść. Marmolatko z chlebkiem. Super. No cześć. A to są takie dwie siostry, one są prawie że takie. Okej. Okay. Ale czy, jaka to była taka jelenia bardziej? Taki jelonek bardziej, nie? Rozróżniamy ją po pyszczku. Mhm. No. I trochę po i ta ma grzywę taką bardziej gęstą, mi się wydaje, tak, czy nie? Tak. Okej. Okay. Ma bardziej czarniejszą. No piękności. Super. A tutaj mamy takiego karego konika, który się skrył. Tak, właśnie. Czekaj. Cześć. Cześć. Siema, kary koniu. Lukrecja. No i super. To Lukrecja? Tak. O jacie, Lukrecja. To jest ten, ten taki słodycz, taki niedobry. Tak. No przykro mi Lukrecja, no. Ale fajnie brzmi te imię, fajnie. Lukrecje są takie, to jest czekolada. O nie, ale to pasuje totalnie imię, czekolada. No, ona to ma rozwalone warkocze, to możesz sobie zobaczyć. No, grzywę. No, mas... A kto to czyści? Powiedz mi, czyścisz? Dajesz no, radę? Czyszczę, ale tak jeden koń na dzień. A, no też bym tak robiła, tak szczerze. Cudowne są. No jakbym miała mieć źle koni, to sama by nie podołała, naprawdę. Musiałabym mieć koń do pomocy. No cześć, ciudeńko, jejku. A teraz patrzę, teraz słońce tak nie świeci, że ma tutaj strzałkę. Tak, ma strzałkę, ma strzałkę. Ma strzałkę, pięknie. Super. No cudowny, cudowny. Ja mówię tak, te dwa konie Perlino już po prostu uwielbiam. Naprawdę. Moja ulubiona maść. Czekaj, to jest Perlino, a to jest Perła. Różnica. A, no właśnie taki szampański bardziej, ona nie? Ona ma takie zielonkawo-bursztynowe mhm, oko, a ta ma niebieskie. Tak, tak. Więc to... Bo jeszcze i Cremello jeszcze jest, nie? To jest bardziej taki jeszcze bialszy. Cremello, czy kogo mamy Cremello, Ola? Nie mamy teraz Cremello. Nie była. Lukier był Cremello. Lukier był, no. To jest właśnie Perlino, czyli taka rudawa z niebieskim okiem, a ta znowu Perłan, no taka trochę szampańska. Tak. Ale to też nie szampańska, szampańska byśmy chcieli, ale... No to już nie właśnie tak są takie bardzo podobne maści do siebie, tak, nie? Więc tak, to tak. Odróżnić. Każdy no, tak wie, o co wie. Chodzi. Kochani, i gwóźdź programu dzisiejszego rajdu. Koń rajsy Clydesdale, tak? Dobrze Clydesdale. Mówię? Clydesdale, o tak, bo to po angielsku to ja zawsze coś palnę. Cześć koniu! Jeju! Jaki ty masz wielki łeb! Jaki to jest, przepraszam, łeb, bardzo kantar? Jak sklep. XXX full? Na zimnokwiste. A, może. Albo właśnie taki duży. Nie, taki, nie taki tu, no duża jest, tak szczerze. No ile ja miałam? 1,70 m, to no. No tak z górki, plus minus, no więcej ma, myślę. 1,80 m. No myślę, że ma z 1,80 m, kurde. I co? To twoje marzenie? Chciałabyś mieć takiego konia? No, ja bym, kurde, tylko te szczoty, jakoś nie wiem. No jak widać. Nie przemawiają do mnie te jak szczoty. Jak widać jest. Tak. Jest co robić. Ciekawe jakby się zgoliło te szczoty, jak wyglądał koń. Magicznie, jak słoń.
Ma takie wtedy tą skórę. No, tak, takie grube nogi, nie? Tak, brzydko bardzo to wygląda. Cześć. Jak na przykład, piękna jesteś, cudowna. Jak na przykład ale bez grzywy, bez grzywy. Tak, z irokezem. Ona sobie sama tak zapewniła sobie na gałęziach. Okej. Więc musimy jej też wyrównać. Ojejku, no cudowne. Ale co do szczot? No. To na przykład jak czasem konie sobie zrobią jakąś ranę, a wy okay. Ten nasz wygoli, żeby zobaczyć, co tam no. To po prostu to tak okropnie wygląda. No, na pewno. Ale nie, i potem musi odrosnąć. O, jak ja to mam pokaż. Ale nie, no to już większe od mojej ręki normalnie. No ja bym nie chciała robić tych kopyt, ja już hakamady robię. Nie, Wilbera robię hakamady. Wiesz, ona tak nie chce trzymać, bo tak. Ona jest taka ociężała. Tak. W ogóle. Ta. Super. To tak tu jestem bardziej niż o. Dobra. Żeby było widać, że ona jest wysoka, nie? Ja, to tak. Widać. O, teraz, czekaj. Dobra, i oddaj się, tak? Do tyłu, o, jeszcze. Ja sobie wyślę z nagrania, najwyżej wstawię, bo to taki śmieszny jest. Jest, jest. Łebcy też ma taki ogromny. Jakie oczko ma. Tak, ona ma. Matko jedyna. I to jest huczuło konik polski. No. A po kim ma te oko? Po oczy w sumie. Właśnie, po huczule? Nie znam rodziców, ale to ale u dzieciaków jest tak, że po prostu srokacizna się tak też przejawia. Po smerfie dzieci na przykład ładnie miały często. Jak, tak. Takim ludzkim okiem się patrzy. Takim. Ma zebrowe nóżki. Tak. No Weaver też ma właśnie taką zebrę, nie? Aha, okej, okay, sika, zawsze. No, a nie. A, bo maruje chyba, no jejku. Maruje do Gringa. I jeszcze taki Curry piękny. Coś dla fanów Curry'ch, ale ja to tak za Curry mi tak średnio. Bardziej gniade konie lubię. Albo takie malowane. Piękne oczy masz, jejuniu. No, no tak się patrzy w oczy ci, jakby się patrzyło normalnie na człowieka. Cudownie. O matko, tu jest za ciemno na nagrywanie, ale nasze konie się przerzuciły na lążownik, bo zaczęło padać. Ale nie to, że nie mogą stać w deszczu, tylko chodzi o to, że potem będą mokre i jak siodło zarzucić, nie? Na mokrego konia, no to słabo. No widzicie, tutaj jeszcze fajnie mają w tej stajni taką krytą łyżarę cię powiedzieć. No i taki duży lążownik, co? Taki. A jakie echo. Tutaj to by mnie było słychać, jakbym nawet szeptem mówiła. Taki. Tak patrzeć się wytarzają czy nie, ale są chyba za bardzo w dużym stresie, chociaż koń w stresie też się wytarza. No, co zależy, no. Hakamada jest bardziej spokojna. Lider, o, kupę wali, to... Nie, on już trochę... Nie. O, jeszcze swoją kupę powącha, czy by na pewno to on zrobił. Czemu nie? Okej. Okay. Przyszliśmy, proszę Państwa, teraz do innych koni. I tutaj mamy takiego źrebaczka. 5 miesięcy ma, tak? Tak. Dobrze, 5 miesięcy. Nie pomyliła się. Cześć. A, i jeszcze dla mnie atrakcja najważniejsza. To ten źrebaczek jest po fiordzie i po gipsy, tak? Powiem, tak? Tak. A jeszcze mamy oczywiście moją ukochaną rasę konia, czyli fiorda, który jest tam i zadał swoje wyrazy. Fajnie. A jak ona imię? Buła. Buła, o. No i super. No i kurde, najlepsze imię dla fiorda Buła. Super. No pasuje i dalej do ciebie. Cześć. Ja tak mam zawsze, gdzie także montujesz? Sorry. Tak. Jedno z drugim? Proszę. Czekaj, może ci wezmę coś. GoPro się rozładowało, także jak zawsze. No i mamy rybnika, bułeczkę. Cześć. No kocham fiordy, dobrze. To ja już mogę zabrać. Dziękuję. Idziemy do domu. Mój nowy koń, także super. Fajnie. Led podkowy ma, widzę. A ma podkowy, bo ma jakieś... Ona ma płaskie, wiesz, takiego trochę platfuska ma. Właśnie widzę, bo ja też robię kopyta. Srebrno-perłowy. Cześć. Chłopczyk. Pięknie, też fajnie. Tak ciemno tutaj, a jasna grzywa to było. Nie wiesz. Ale to ja mówię, krewela, a to jednak kiwę. Bo widzę po chrapach, nie? Ona wiesz, jest w ogóle też srebrna, tylko z siwym genem i wysiwiała. Była mała, to była taka jak on. O, no. Patrz mi, kupa mnie bądź. Ojej, czyli tutaj mamy źrebaczki. Tak.
No i później mamy wracają do tamtego stada, a następne, które gdzieś tam mają. Super. Kurde, to ja muszę normalnie nowego operatora mam. Nie, fajnie, fajnie. Niestety, kochani, tak jak mówiłam, kamera mi się, GoPro rozładowało, teraz telefonem macie część. I chciałam się z wami pożegnać, żeby nie było, że tak fajny taki rajdzik, a ja się z wami nie żegnam. My już tutaj wracamy, konie osiodłane, zobaczcie, dwa ogierki. Z powrotem nas będą żegnać. Piękny, brudno-kasztanowaty, jak ja to mówię, no cudowny, cudowny. Tylko taki malutki trochę, jakby skoczył, to by nie doskoczył do Hakamady, nie? O. Na ogrodzenie z prądem lecisz, chłopie. Koniu, ty nie, ja wiem, że ty jesteś kochana, że ty byś chciała się z wszystkimi przytulać, tak, przywitać, a potem ich kopnąć, nie? No. No więc sobie wracamy. Trochę zimniej się zrobiło, bo słońce zaszło. No a ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to łapki w górę, kochani. Będziemy organizować rajdy. Może coś się pomyśli, wspólnie ze Stajnią Podolin pojedziemy w rajd. Nie wiem, nie wiem, nie chcę nic tutaj wam, wiecie, no. Łapki w górę. Pa, pa. Pa, pa, koniu, żegnaj się. Dobrze.